Jak reindustrializować Śląsk? Jak wesprzeć region, by stał się ponownie obszarem rozwijającego się przemysłu, nauki i kultury? Jaki pomysł na Śląsk ma rząd Platformy Obywatelskiej po blisko 8 latach sprawowania władzy? Tego niestety nie wiemy, bo obiecywany po wielokroć plan dla Śląska tkwi gdzieś nadal w partyjnych i rządowych zakamarkach. Dlatego jako poseł ziemi śląskiej wystąpiłem w ostatnich dniach do pani premier Ewy Kopacz, prosząc o informacje i wyjaśnienia, jaka przyszłość czeka nasz region i co rząd zamierza. Czas biegnie szybko, a Rada Ministrów w tym względzie milczy. Nie brakuje za to ruchów tyleż spektakularnych, co propagandowych. Na początku roku, 7 stycznia, pani premier powołała międzyresortowy zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska. Już sama nazwa brzmi efektownie. W jego skład weszli przedstawiciele resortów finansów, gospodarki, infrastruktury i rozwoju, pracy i polityki społecznej oraz Skarbu Państwa. Planowane zadania zespołu miały dotyczyć, mówiąc ogólnie, przeglądu istniejących programów rozwojowych, opracowania koncepcji wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska, koncepcji wsparcia obszarów szczególnie dotkniętych, planem naprawczym sektora górnictwa węgla kamiennego itd., itd. Obszarów, gdzie w praktyce likwiduje się przemysł wydobywczy. Na owoce tych nieprzemyślanych i szkodliwych dla Śląska działań nie trzeba było długo czekać. Ich ofiarą padli w pierwszej kolejności górnicy z kompanii węglowej. A pierwsze tygodnie tego roku obfitowały przecież na Śląsku w protesty społeczne o niespotykanej skali wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach tego koncernu. I właśnie wtedy pani premier Kopacz w imieniu rządu publicznie zadeklarowała pilne stworzenie kompleksowego programu ratunkowego dla regionu, szumnie nazwanego przez panią premier programem dla Śląska. Ten mityczny program w kolejnych odsłonach przyjmował różne nazwy. A to program dla województwa śląskiego, a to program dla rozwiązywania problemów Śląska, a to program rewitalizacji Śląska, ostatnio z dodatkiem Małopolski. Nie po raz pierwszy okazało się, że papier jest cierpliwy, język polski zaś jest bardzo bogaty w słownictwo i związki frazeologiczne, a rządowe media z nabożną radością powielać będą każdą bzdurę. Tylko z cierpliwością mieszkańców tego regionu jest jakby coraz gorzej, czemu wyraz dali podczas minionej kampanii prezydenckiej. Czy ten wyraźny sygnał ostrzegawczy czegoś rządzących nauczył? Nie sądzę. Tym bardziej, że uparcie powraca mi w pamięci data 31 marca, kiedy to według deklaracji pani premier, solennej i uroczyście podpisanej, miało dojść do opublikowania zapowiadanego programu. Zamiast opublikowania programu opublikowano kolejne taśmy prawdy, gdzie podwładni pani premier grają pierwsze skrzypce, czy raczej szczerze i do bólu wypowiadają się o współczesnej Polsce i Polakach. Pomimo upływu blisko pół roku od formalnego zainicjowania prac owego zespołu, nadal nie wiadomo dokładnie nic o konkretnych rozwiązaniach, czy choćby ogólnych założeniach projektu dla Śląska. Tym bardziej to dziwne, że przecież nie tak dawno gorliwie wspierający Platformę prezydenci niektórych miast sami przecież zredagowali 37 konkretnych postulatów dla rządu. Sformułowali je, o ile mi wiadomo, nie w śląskiej gotce, ale w literackiej polszczyźnie. Dlaczego więc Platforma jest głucha nawet na postulaty własnych sojuszników? Jedynie minister gospodarki w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego przedstawił swoją wersję programu, w którym Śląsk ma w pierwszej kolejności skorzystać z tak zwanej ustawy modernizacyjnej, której oczywiście do dzisiaj nie ma. Minister gospodarki był hojny, zadeklarował wydanie na rewitalizację Śląska 13 miliardów złotych. Brawo. Szkoda, że w ciągu kolejnych 20 lat. Takie deklaracje na 4 kadencje do przodu, w chwili gdy nie ma się pewności, że jego własne ugrupowanie przetrwa najbliższe kilkanaście miesięcy, trudno nazwać inaczej niż kpiną z 4-ponadmilionowej społeczności Śląska. Oczywiście wszystkie obliczenia są ponoć rzetelne, na papierze, a pieniądze rzekomo popłyną szerokim strumieniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze spółek państwowych oraz z tak zwanego unijnego planu Junckera. Cóż, po raz kolejny okazuje się, że najłatwiej wydaje się pieniądze wirtualne i cudze. Ale Ślązacy znani są z cierpliwości. Tą nadmierną, anielską cierpliwość nawet nam się czasem wyrzuca. Ale potrafimy też wystawić rządzącym rachunek. Pani premier, gdzie pani obietnice? Miało być dla Śląska panaceum, a zostało jak zwykle pacaneum. Nie wstyd pani?